Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego przygotowania przepysznych, chrupiących, soczystych, no same och i ach, udek z kurczaka. Są to udka, które bardzo przypominają te, które myślę wielu z Was kupuje w KFC. W tym i ja. Czasem zdarza się, czemu nie? Ale cieszę się, że udało mi się wypróbować taki fajny przepis, który się sprawdza i mam okazję go robić często dla swojej rodziny i dla gości w domu, więc już nie przedłużając, po prostu do brzegu przechodzimy. Zrobimy teraz taką marynatę z maślanki. Tutaj jest pół litra maślanki. Dodaję pokruszone 3 liście laurowe. 2 całe jaja i łyżeczkę od herbaty soli. I teraz przy pomocy trzepaczki wymieszam te wszystkie składniki na jednolitą masę. Oczywiście sama maślanka, jajka, sól i liście laurowe nie wystarczą. Przydadzą się oczywiście przyprawy. Mam tutaj już przygotowane, jak zwykle. Dodaję jedną łyżkę czosnku granulowanego, jedną łyżkę cebulki granulowanej, łyżeczkę cukru brązowego, łyżeczkę pieprzu czarnego. Jeżeli chcecie, użyjcie białego, w sumie co kto lubi. Po jednej łyżce papryki łagodnej, to jest zwykła papryka, a to jest wędzona papryka łagodna. Jedna łyżeczka soli, łyżka kolendry mielonej. Teraz to wszystko należy razem wymieszać. No i oczywiście przydałby się kurczak. Mam tutaj kilogram udek z kurczaka. O, ja sobie już je tak troszeczkę rozklepałam przy pomocy takiego tłuczka do mięsa, więc ten etap Wam tutaj już darowałam, bo myślę, że każdy potrafi używać takiego tłuczka do mięsa, więc nie muszę tego pokazywać. I teraz każdą sztukę muszę tak leciutko zanurzyć w tych przyprawach i chlup do maślanki. Jeżeli będziecie używać mniejszej ilości mięsa, no to wiadomo, proporcjonalnie sobie pozostałe składniki też podzielcie. Ja tutaj dzisiaj poszłam na całość, bo lubię zjeść, więc będzie dzisiaj uczta. No i oczywiście robię tak z całością przygotowanego mięsa. Jeśli Wam zostanie mieszanki przypraw, to bardzo dobrze, ona się później przyda też do panierki. Teraz jeszcze tutaj pozanurzam przy pomocy widelca mięsko. Niech się tutaj fajnie wykąpie porządnie. No i oczywiście teraz przykrywamy folią i odstawiamy do lodówki. Ja odstawię akurat na 3 godziny, po czym będziemy smażyć, a potem zajadać. Po 3 godzinach w lodówce teraz wyciągnęłam już kurczaka, pięknie się zamarynował, naprawdę ślicznie pachnie. Dodam teraz do tej pozostałości przypraw szklankę pszennej mąki i taką samą ilość skrobi kukurydzianej. Nawet mi się sypnęło trochę więcej, ale nie szkodzi. Wymieszam dokładnie z przyprawami. W międzyczasie rozgrzewam już olej roślinny. Ważne jest, żeby tego oleju nie przygrzać za bardzo, ponieważ będzie się wtedy kurczak palił, a nie zapiekał. I teraz każdy kawałek, który chcemy usmażyć, dokładnie tutaj trzeba zapanierować. Taką najbardziej odpowiednią temperaturą do smażenia kurczaka jest 170 stopni. Także mniej więcej już tutaj mamy taką temperaturę, więc można zacząć smażyć.
będę smażyć partiami tutaj, żeby też za bardzo tego oleju nie oziębić. Smażymy oczywiście na złoty kolor. Pierwsza porcja jest już gotowa. Odłożę sobie tutaj na bok na deskę z papierowym ręcznikiem. I zaraz będę smażyć kolejne. W międzyczasie, jak smażą się kolejne, to przekroję i pokażę Wam. Mam nadzieję, że będzie tutaj widać na zbliżeniu, jak soczyste jest w środku to mięso. Kurczaki już w komplecie. Mam też tutaj frytki, ale frytki są z piekarnika, więc nie będzie aż tak źle dzisiaj kalorycznie. Słuchajcie, żegnam się z Wami. Wypróbujcie ten przepis. Kurczak jest naprawdę przepyszny. Chrupiąca panierka, pyszny, soczysty w środku, świetnie doprawiony, więc nie można sobie wyobrazić nic lepszego. Życzę wszystkim smacznego. Zapraszam na kolejny film. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!